Dzień dobry. Jesteśmy na lekcji historii. Zaczynamy, słuchajcie, nowy temat. Mam nadzieję, że niedługo się też spotkamy. Jeżeli nie, no to jeszcze troszeczkę w ten sposób popracujemy. Co dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, temat 82 strona. Józef Wybicki i hymn Polski. Zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. O, jest tu trochę ciekawostek przy tym temacie. Jak będzie trzeba, to zrobimy sobie dwa razy ten temat. Zapiszcie sobie taki temat. Józef Wybicki i hymn Polski. Teraz co musimy się dzisiaj dowiedzieć? No tak jak się patrzy na temat, po pierwsze, kim był Józef Wybicki, co jest hymnem Polski, kiedy został stworzony, w jakich okolicznościach, o czym mówi w ogóle nasz hymn, to też powinniśmy się na tej lekcji dowiedzieć. No ale zaczynamy, słuchajcie, od początku. Ostatni temat to były rozbiory. Państwo polskie znika z mapy. Pamiętacie na ile lat? 123 lata. 1, 2, 3. Bardzo proste do zapamiętania. Państwo polskie znika. Ale pamiętajcie o tym, że znika z mapy. Czyli na mapie nie ma Polski, ale Polacy nie znikają. No, to nie da się tak, żeby w ciągu jednego roku Polacy zniknęli. Polacy nadal są. Owszem, mają utrudnione życie, bo ci, którzy zabrali nasze ziemie, czyli Rosja, Austria i Prusy, próbują tych Polaków przeciągnąć na swoją stronę. To znaczy próbują ich, to się mówi, zrusyfikować, czyli Rosjanie będą próbowali im narzucić kulturę, język, tradycje, wszystko, religie rosyjskie, a państwo takie jak Prusy czy Austria będą dokonywały germanizacji, czyli będą próbowały przeciągnąć ich na stronę niemiecką, znowuż ucząc ich języka, kultury, tradycji, zwyczajów, religii niemieckich. Będziemy jeszcze o germanizacji i rusyfikacji mówić, o tych dwóch słowach. W każdym razie pamiętamy, państwo znika z mapy, ale Polacy nie znikają. Polacy nadal są. Mają trudniej, bo nie wolno na przykład mówić w języku polskim. Nie wolno wyznawać wiary polskiej, czyli katolicyzmu. Nie wolno chodzić do szkół polskich. I w takiej sytuacji bardzo duża część Polaków udaje się na tak zwaną emigrację. Mamy to słówko wytłuszczone tutaj w tekście. Udają się na emigrację, czyli osiedlają się, wyjeżdżają z naszego państwa i osiedlają się poza granicami naszego państwa. To po co oni wyjeżdżają? Dlatego, że zarówno Rosja, Austria i Prusy bardzo mocno prześladowali tak zwaną inteligencję, czyli ludzi wykształconych. Nie lubili tych ludzi wykształconych, bo człowiek inteligentny to zawsze ma coś do powiedzenia. I ta inteligencja wyjeżdża, ale wyjeżdża za granicę i tam oni się spotykają, mówią po polsku, święta swoje polskie obchodzą. Ta emigracja tam żyje, Polacy tam żyją. I bardzo duża część Polaków wyjeżdża do Francji. Francja ich tak przyjmuje z otwartymi ramionami, mogą w tej Francji funkcjonować. W tym czasie Francja przeżywa też trochę swoje problemy, słuchajcie, bo tam przechodzi taką rewolucję i tam się też dużo zmienia w tej Francji. Ale po tych wszystkich zmianach, po tym bałaganie takim troszeczkę we Francji, pojawia się człowiek we Francji, który przejmuje tam władzę, ogłasza się nawet cesarzem. Człowiek mizernego wzrostu. Jak to mówią, 1,50 m w kapeluszu. To określenie 1,50 m w kapeluszu właśnie ma, nawiązuje do tego człowieka. Pojawia się człowiek Napoleon Bonaparte. Niektórzy pewnie słyszeli, Napoleon Bonaparte, przywódca Wielkiej Francji, człowiek bardzo inteligentny, znał kilka języków, potrafił w jednym czasie dyktować 6 listów i każdy list w innym języku, mówiący o tym samym. I Napoleon Bonaparte walczy najpierw we Francji, a potem ma taki plan, że on chciał podbić całą Europę, zrobić takie imperium francuskie, tak jak kiedyś było imperium rzymskie. No to był jego taki plan. I Polacy zauważyli, że Napoleon Bonaparte jest taki charyzmatyczny, ma taką werwę dużą.
i postanowili zacząć z nim współpracować. Ta współpraca według Polaków miała być taką transakcją wiązaną, tak? Czyli my pomagamy Napoleonowi w jego podbojach, a Napoleon walczy z Prusami na przykład, walczy z Austrią, walczy z Rosją, czyli walczy z naszymi zaborcami. My mu będziemy pomagać, a w zamian za to, że my mu będziemy pomagać, no to liczymy na to, że on nam utworzy coś, co się nazywa jakieś niepodległe państwo polskie. No, takie mamy marzenia. I rzeczywiście do takiej współpracy dochodzi. Efektem tej współpracy pomiędzy Francuzami a Polakami jest to, że zostały utworzone legiony polskie. Te legiony powstały we Włoszech. Dlaczego we Włoszech? Bo akurat wtedy Napoleon potrzebował pomocy w tym państwie, we Włoszech. On walczył wtedy z Włochami. Więc tworzy się legiony polskie. Na czele tych legionów polskich staje bardzo dobry, wcześniej znany dowódca Polakom, Jan Henryk Dąbrowski. No i tutaj już powinniście zauważyć, że w naszym hymnie mamy Marsz, Marsz Dąbrowski. Będziemy o hymnie mówić i analizować, o czym ten hymn tam nam opowiada. I rzeczywiście w 1797 roku na terenie Włoch tworzymy legiony polskie. Skąd Polacy wzięli żołnierzy do tych legionów? A no słuchajcie, tutaj jest, mamy tak fajnie w tym ostatnim akapicie wszystko wyjaśnione, że do legionów wstępują przede wszystkim Polacy, którzy uciekli z armii austriackiej oraz polscy jeńcy, którzy zostali tam w czasie podbojów francuskich wzięci do niewoli. Ale zasilały też szeregi emigranci, ochotnicy, którzy specjalnie dostawali się poza granicę zaborów i docierali do Włoch po to, żeby wstąpić właśnie do takich legionów. I w ciągu 5 miesięcy takich ludzi, którzy przyszli i chcieli walczyć o niepodległą Polskę, było aż 5 tysięcy. Jan Henryk Dąbrowski ma 5 tysięcy ludzi pod sobą. No słuchajcie, no to teraz ludzie są, tak? Legiony są powołane, no ale ci ludzie nie wszyscy potrafią walczyć. W związku z tym w legionach przychodzi taka myśl, że trzeba tych ludzi wyszkolić. Ale postawiono sobie dwa cele. Pierwsze, na pewno szkolimy ich pod względem wojskowym. Oni się muszą nauczyć walczyć, posługiwać bronią, taktykę wojenną poznać, jakieś plany, to obowiązkowo. Ale oprócz tego legiony wymagały pewnej rzeczy. Po pierwsze, każdy legionista musiał umieć czytać, pisać. Każdy legionista musiał znać historię państwa polskiego. I każdy legionista, bez względu na to, czy był biedny z domu, czy był bogaty, czy był szlachcicem, czy był może chłopem, czyli zwykłym takim wtedy pracownikiem, można powiedzieć, każdy ma się odnosić do siebie z szacunkiem, z godnością, nie zwracając na uwagę na to, kim się jest, bo wszyscy mają jeden cel. Dążyć, walczyć u boku Francji tak, aby odzyskać niepodległość. Jan Henryk Dąbrowski bierze na barki sobie to, że on będzie te legiony w ten sposób szkolił, że będzie też prowadził z nimi, słuchajcie, tutaj jakieś szkolenia wojskowe i będzie stał na ich czele po to, żeby walczyli. I rzeczywiście tak się dzieje. Jednym z legionistów jest też niejaki polski poeta, polski polityk Józef Wybicki. Józef Wybicki postanowił pewnego razu napisać dla tych legionów taką pieśń marszową. Taką pieśń, że jak oni będą sobie szli gdzieś tam w trasę, będą szli na jakąś bitwę, żeby mogli po drodze sobie ją śpiewać i żeby to była taka pieśń marszowa, rytmiczna i też mówiąca, taka patriotyczna, mówiąca o historii naszego państwa. I rzeczywiście w ten sposób powstaje pieśń legionów polskich we Włoszech. Z czasem ta pieśń dostaje nowy tytuł. Zostaje nazwana Mazurkiem Dąbrowskiego. Mazurek jako utwór muzyczny, mazur, taki właśnie dynamiczny, bardzo taki systematyczny, że łatwo się przy nim maszeruje. No i Dąbrowskiego, no bo Dąbrowski tworzy legiony i Dąbrowski stoi na czele tych legionów. I rzeczywiście ta pieśń, ona nie jest na początku hymnem, to żebyście rozumieli. Ona jest taką pieśnią żołnierską.
Tak naprawdę, bo my jesteśmy w wieku XVIII, 1797 rok, to jest sama końcówka XVIII wieku, a ta pieśń hymnem została dopiero w wieku XX, w roku 1927. Czyli słuchajcie, tak jak licząc, to około 130, lekko ponad 130 lat później została uznana za hymn. No i rzeczywiście, legioniści walczą, pomagają Napoleonowi, Napoleon odnosi sukcesy, tworzy dla nas takie malutkie państewko, które się nazywa Księstwo Warszawskie. Nazwa wskazuje, wokół Warszawy takie księstewko. Nie do końca jesteśmy zadowoleni, bo my chcieliśmy, żeby Napoleon nam pomógł odzyskać całą Polskę, tak? Taką niepodległą Polskę. No niestety tak się nie dzieje. Legioniści są lekko rozczarowani, zniechęceni i zaczynają się kłopoty w legionach. Zaczynają dezerterować, rezygnują z udziału w wojnie. Wielu z nich opuszcza szeregi legionów, wraca do kraju. Napoleon też widzi, że legiony no nie są takie posłuszne, jak on by chciał i w pewnym momencie też wysyła je na drugi koniec świata, można powiedzieć, na Haiti i już stamtąd legiony nie wracają, legiony się tam już rozwiązały. W każdym razie historia legionów to też historia naszego hymnu. Jeszcze o legionach. Legiony jak szły na, słuchajcie, wojnę, to zawsze jak idziemy gdzieś na wojnę w historii, to trzeba mieć taki swój symbol. Wtedy tym symbolem były chorągwie i legiony mają taką swoją chorągwię, tutaj macie. Fajna jest, słuchajcie, symbolika tej chorągwi. To jak sobie poczytacie, popatrzcie, to teraz tak. Kogut. Na chorągwi mamy koguta, mamy tutaj armaty, czyli armata, czyli walka. Dlaczego kogut? Kogut jest symbolem Francji, czyli już mamy zastrzeżenie takie, że to walczy u boku Francji. Jak ktoś popatrzy na kolory i zna troszeczkę flagi, to też zwróci uwagę na to, że mamy niebieski, czerwony, biały. To są kolory, które występują we fladze Francji. Chodziło o to, żeby podkreślić, że te legiony są pod rozkazami francuskimi, a gdzie jest tu polskość zachowana? Tutaj na szarfach będzie napis, który będzie mówił o tym, że te legiony są złożone z Polaków i są legionami polskimi. Natomiast dowództwo jest francuskie, ale dowództwo takie, które wydaje rozkazy. Bo głównym dowódcą jest Jan Henryk Dąbrowski, jeszcze pan Kniaziewicz i jeszcze pan Wybicki. Ok, słuchajcie, tutaj macie też jeszcze informację o tym, taką ciekawostkę, gdzie żył Józef Wybicki, gdzie się urodził, kto jest Pomorze, czym się zajmował. I na przykład tu mamy też informację, że dzisiaj ten dworek pana Józefa Wybickiego jest formą takiego muzeum. Józef Wybicki jako twórca naszego hymnu. I o hymnie opowiem wam na następnej lekcji. Na tą chwilę prosiłabym, żebyście mieli przeczytane te dwie strony. Dobrze? Tutaj właśnie, ten początek, kiedy tracimy niepodległość. Tutaj mamy tracimy niepodległość. Tutaj zaczynamy działać z Francją, przy boku francuskim i tworzymy sobie legiony polskie, znaczy my nie tworzymy, no Francja nam pozwala utworzyć i walczymy u boku Francji. Tutaj, że należy się w tych legionach kształcić, następnie, że powstaje pieśń legionowa oraz, że legiony ulegają rozwiązaniu. Na razie tylko o legionach i o tej sytuacji, a sam hymn, który jest, to jest rodzaj wiersza, my sobie omówimy osobno, bo tutaj ten wiersz trzeba tak jakby zinterpretować, trzeba go znać. I przeczytajcie oczywiście o życiu Józefa Wybickiego. Na tą chwilę wszystko, notatka na Librusie, proszę ją przepisać sobie i wrócimy na następnej lekcji do hymnu polskiego. Dziękuję, do zobaczenia.